Parada dla Trumpa na jeziorze. Kilka łodzi zatonęło. Parada poparcia dla Donalda Trumpa na jeziorze. Kilka łodzi zatonęło. 5 łodzi zatonęło, a kilka rozbiło się o skały podczas parady poparcia dla prezydenta USA Donalda Trumpa zorganizowanej na jeziorze w Teksasie. Według miejscowej policji do zdarzenia przyczynili się sami uczestnicy imprezy. Do zdarzenia doszło w sobotę 5 września na jeziorze Travis w Teksasie. W paradzie poparcia dla urzędującego prezydenta USA wzięły udział setki łodzi. Inicjatywa spodobała się Trumpowi, który podziękował swoim zwolennikom w mediach społecznościowych. Chciałbym do Was dołączyć, ale jestem całkowicie skupiony na 3 listopada data wyborów prezydenckich w USA, RET. Dziękuję Wam, napisał na Twitterze prezydent USA. Chociaż pogoda była tego dnia spokojna, chwilę po rozpoczęciu imprezy do miejscowej policji zaczęły napływać pierwsze sygnały o zagrożeniu. Okazało się, że łodzi na jeziorze było zbyt wiele, wskutek czego większe jednostki płynąc wytwarzały fale, które na zatłoczonej tafli stworzyły niebezpieczne warunki dla mniejszych łodzi. W efekcie 5 jednostek zatonęło, a kilka innych fale zniosły na skaliste nadbrzeże. Poszkodowanym na pomoc ruszyli inni uczestnicy imprezy. Lokalne władze poinformowały, że chociaż zdarzenie wyglądało groźnie, nikt w nim nie ucierpiał.